Cześć, tu doktor Tronik i bardzo krótkie i szybkie nawiązanie do poprzedniego filmu. Ten prąd oczywiście zegarków, które mierzymy, może być także zmierzony po prostu z wyznaczeniem wartości średniej za pomocą takiego członu RC, czyli w sumie filtru dolu przepustowego, o bardzo niskiej częstotliwości odcięcia, czyli tak naprawdę układu całkującego o bardzo dużej stałej czasowej. Co jest istotne, ważne, żeby ta stała czasowa była, no nie wiem, co najmniej 10-krotnie wyższa niż okres tych impulsów, który podaje nam zegarek, czyli sekunda w przypadku zegarka, bo co sekundę mam taką paczkę, czyli sekunda, paczka, sekunda, paczka, sekunda, paczka, plus ten taki prąd stały pobierany przez zegarek, również pomiędzy impulsami. I takie coś też można sobie zmierzyć. Tutaj schemat jest taki jak poprzednio, w poprzednim filmie, ja tu wrzucę to zdjęcie, ten rysunek. Natomiast dodałem tylko od strony dodatniego bieguna tego rezystora, czyli tam, gdzie podpinamy oscyloskop, rezystor 220 kΩ, 100 mikro i ten obwód po prostu nam całkuje, uśrednia cały ten prąd pobierany przez ten zegarek, a tak naprawdę on uśrednia napięcie, które ten prąd pobierany przez zegarek generuje nam na tej 1-kilomowej rezystancji. I to jest tu już uruchomione, widzicie, ten zegarek sobie cyka. Tu już się nacałkowało, że tak powiem, czyli ten kondensator się naładował tą wartością średnią tego napięcia, więc ja go rozładuję w tej chwili. I jak pamiętacie, i tutaj co sekundę mniej więcej powinniśmy widzieć lekki przyrost tego napięcia, co właśnie jest widoczne. A z poprzedniego filmu wynika, że tam mieliśmy 2,1 mikroampera i około 1 mikroampera prądu spoczynkowego. To możemy sobie właśnie ten prąd spoczynkowy zmierzyć. Ja już tu próbowałem to zmierzyć, bo się okazuje, że ten prąd spoczynkowy chyba był za duży, był źle zmierzony. Znaczy miernik wskazał trochę za wysoką wartość, więc on prawdopodobnie mógł uśrednić. Także ten tutaj fragment, który trwa tam ile? 2, 4, 6 milisekund, 6, 7 milisekund. I tutaj mam dość sporo szumu. Aby go usunąć, należałoby tutaj wprowadzić jakiś kondensator, chociażby równolegle do tego rezystora 1-kiloohmowego, ale tak na szybko, jeżeli sobie jeszcze może zwiększymy, chociaż już trigger, spróbujemy jeszcze uspokoić go triggerem. Damy HF reject. Ale chyba nic z tego. Zresztą nam to nawet nie jest potrzebne, żeby się tu wyzwalać, bo możemy go zatrzymać. I normalnie kursorem zmierzyć, powiedzmy, tą wartość średnią. Ta wartość średnia tego przebiegu to byłoby... Jeszcze raz spróbujmy. Przy dość dużym wzmocnieniu. To byłoby gdzieś tu. Tu byłby ten przebieg. Zresztą on tu nawet mierzy tą wartość średnią. 680. Rozsuńmy sobie to trochę. Zmierzmy trochę więcej niż jeden fragment, plus ten cały szum. Jak widać, on ma jednak taką tendencję. Czy on jest symetryczny? No może jakby nie był symetryczny, to byłby zwykłym offsetem DC i dodawałby się nam do wartości. Tu chcę uniknąć złapania tego zegarka, tego zbocza, jak tam było widać. Ale jakbyśmy go pominęli, to mamy około 720 nanoamperów w całym tym interesie. 680. Czyli powinniśmy tutaj na tym mierniku być w okolicach 2,7. Jesteśmy 2,5 na razie. A tu zostawmy to na tym cykaczu. Tak, to jest ten przebieg co sekundę. I jedynym elementem jeszcze, który wprowadza nam tu błąd, jest to, że woltomierz, który właśnie mierzy napięcie na tym kondensatorze, czyli tą wartość średnią, ma 10-megaohmową rezystancję wejściową, więc tu się tworzy nam też poza tym kondensatorem, jakby do tego kondensatora mamy w sumie 10 megaohm, więc tworzy nam się dzielnik napięciowy, więc jak już szybko przeliczę, bo to jest tak, 10 megaohm, ja to będę w kiloohmach, i ten dzielnik jest 10 megaohmów, 220 kiloohmów. Więc to, co wskazuje przez, powiedzmy, 2% błędu. Czyli w tej chwili mamy 2,52 przez to, co było. To mamy około 2,57. Ok. To by oznaczało, że ten prąd średni jednak jest mniejszy, bądź ta wyznaczona wartość średnia z poprzednich pomiarów, bądź również wskazanie miernika na zakresie miliwoltów jest po prostu obarczone jeszcze jakimś błędem. Ale jak widać, to się ładnie ustabilizowało. Na wartości gdzieś do 52,53. Ja jeszcze odepnę oscyloskop, żeby się upewnić, że tutaj nie mam żadnego upływu. Czy to pójdzie w górę? O, widzicie? Bo przy tak małych napięciach i przy całkowaniu
to nawet najmniejszy jakiś upływ wynikający, nie wiem, z jakiegoś oczka pomiędzy zasilaczem, który jest na zasilaniu napięciem sieci, pomiędzy, mimo wszystko to powinna być jakaś izolacja, oscyloskopem, który też ma izolację, oczywiście nie do gniazd tutaj BNC, wskazuję, nie wiecie co, bo to jest na potencjale PE, ale jeżeli robicie jakiś bardzo precyzyjny pomiar, to warto się upewnić, czy któryś z przyrządów nie wprowadza właśnie błędu. I tutaj jak widać, usunięcie, wyłączenie oscyloskopu z całego tego toru podniosło trochę wartość i teraz to było, teraz możemy jeszcze raz to zmierzyć, przeliczyć 2,60, nie wiem, 1, tak wychodziłoby ze średniej z tego co mikę przez 0,97, to jest powiedzmy 2,7 w tej chwili. No, czyli jesteśmy już bardzo blisko jednak tej wartości, którą mieliśmy, którą właśnie wyznaczyliśmy z pomiaru oscyloskopowego. Oczywiście oscyloskop też nie jest mega precyzyjnym urządzeniem, to należy się liczyć z względami na poziomie kilku procent. No i to jest zawsze kwestia tego, co dokładnie chcemy zmierzyć i jak dokładnie. No dobra, więc jak widzicie, dołożenie sobie takiego układu całkującego RC o dużej stałej czasowej, kilkunastokrotnie wyższej od powtarzania takiego impulsu, pozwala nam wyznaczyć wartość średnią wręcz wprost, mierząc napięcie na kondensatorze z takiego czunu RC. I to się nie tylko dotyczy zegarków, bo jeżeli chcielibyście zmierzyć pobór prądu jakiegokolwiek innego urządzenia, które ma z natury impulsowy pobór prądu, no to możecie to zrobić właśnie albo za pomocą oscyloskopu, czyli wyznaczenie wartości średniej tego przebiegu, następnie przełożenie to na cały okres, tak jak to było w poprzednim filmie. W tym wypadku tym okresem była 1 sekunda, bądź możecie właśnie to zrobić za pomocą takiego dodatkowego elementu RC. Dobra, tyle z mojej strony. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia w kolejnych filmach.